witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj szybki wypad na pastwiska. Jest ze mną Atrex. Sprawdzam sobie białą cewkę. Jak na razie jest bardzo stabilnie. W sumie, no nie wiem, 10 minut na polu. Nie ma to za dużo, ale to pastwisko nie było wcześniej szukane. A ja po dwóch śmieciach mam pierwszego fanta. Co to będzie? Wygląda to na jakąś starą, no może nie aż taką starą plombę. Po oczyszczeniu może będzie lepiej widać. Wy sobie widzicie tutaj. A ja macham dalej. Liczę na, po cichu na jakieś monetki. Do kolejnego dołka. I oczywiście jak to na pastwisku. Nie obejdzie się bez klamerki. Zawsze z jakichś uprzęży coś spadło. Szkoda, że nie starsze. Ale zawsze jakiś fant. Jest i pierwsze kółeczko dla mnie. Co my tu mamy? Jakaś spatynowana zielona monetka. Zobaczymy, jest trawa. Trzeba wykorzystać. Chyba będzie Georgik albo Wiktoria. Ja jeszcze nie wiem, wy już wiecie, bo widzicie ją po wyczyszczeniu tutaj. Kurde, ja chyba zobaczę to dopiero w domu. Coś ciężko, napisy widać, także my się pójdzie ją zidentyfikować ładnie. Ładny sygnał. Widzę już, wystaje jakaś krągłość. Pewnie będzie jakaś współczesna moneta. Niestety muszę trochę pomóc sobie łopatą. O, wyjdzie nieuszkodzona. Co my tu mamy? I już chyba widzę, że będzie to New Pens. Czyli nie taka współczesna. Ładnie widać ele, niezniszczona, niezjedzona. Spodnie muszą pomóc trochę, że ona mnie zagryzie, bo boi się, że pranę. A nie, to jest współczesne 5 pensów. Ale jest druga monetka. Jak na taką głębokość, dość silny sygnał. Jest pierwszy guzior dziś. Co prawda tylko gaciak. Ale najważniejsze, że coś wychodzi. Taki mały przerywnik niefantowy. Ale taką drobinkę z prawie 20 cm targnąłem i to taki sygnał wyraźny, fajny do kopania, słaby, ale do kopania, ojej, jest moc. Sygnał 60-61 i to co mogłoby z niego wyjść, czyli mały, gładki arseniaczek. Łóżko nie połamane, bo jednak wiadomo, tu nie było orane, to te fanty nie wyjdą takie sponiewierane. Zmieniliśmy pole, a Marek już trafił, o kuźwa. Depozycik, dobra, wyciągaj, ile tu tego jest. Uj, ja pierdyle. O, to dobra, z monetami cię już dzisiaj nie dogonię. Z ilością? Ilością może będzie ciężko, nie. Ale z jakością masz szansę. Tak. Boże, kurde, ale się komuś pora i tu zach posypało. Ale to są dwupensówki, tak. Ale depozycik jest. Zaraz zobaczymy, czy nic więcej. Coś jest jeszcze. Jest jeszcze. Jeszcze 3 sztuki. Grubo. To nie koniec. To nie koniec. Jeszcze jedna. Dlaczego to nie srebro? Przydałoby się. Taki trochę rwany sygnał. Ale na tym samym poletku, gdzie był depozyt. Jest funt, który niedawno wyszedł z obiegu. Elżbietka druga. Czyli standard, to co można znaleźć na pastwiskach. To co na bieżąco gubili. Nic starszego na razie nie wyszło. Ale jeszcze jest godzinka przed nami. Może uda się coś fajnego trafić. Kurde, wieki latają. Tutaj miałem 50 pensówkę. Tutaj nie nagrywałem. Tu zaraz obok kolejny sygnał. Kolejny funt, który niedawno wyszedł z obiegu. Już mam 2 funty. Ha. Kolejna standardowa rzecz z pastwisk. Jeszcze takie stare kółeczka z brązu. Od kawałków uprzęży, czyli wynika na to, że te pastwiska tutaj są już dawno. Szkoda, że poza współczesnymi monetami nie pogubili żadnych innych. Jakichś hamerków, czegoś starszego. Ale
Trochę one dzisiaj wpadło, nie nagrywałem wszystkich. Tam trochę tych pseudo-współczesnych jest wtedy. Po tym funcie, znaczy chyba 3 czy 4 wyszło. Zresztą zobaczcie sobie na podsumowaniu, ile razem wszystkich wpadło. Już tak praktycznie odchodne. Ładny sygnał. I mam kolejną plombę. Z głębokiego sygnału wyszła monetka. Także pierwszy w sumie fant. Jest moniak. I widzę George'a piątego. Także już można powiedzieć, nie ma źle. Wy sobie widzicie go tutaj po czyszczeniu. Ja go nie trę. Może patyna się zachowa. Będzie fajny do walizeczki, do kolekcji. Wymieni te, co mam. Także monetka do moneciarki. Lecę dalej. Jakieś 2 metry dalej. Tutaj widzę odcisk. Chyba mam jakiegoś guziora. Łożesz w mordę? Czyżby guzior? Nie, ja to wyczyszczę w domu. A, będzie guzior. Tak, guzior, rozpadł się niestety. Już myślałem, że jakaś fajna monetka. Nie czyszczę tego, bo wygląda ciekawie. Wy widzicie tutaj, albo tutaj, miniaturki. Potem jak to wygląda wyczyszczone. Ale z czego widzę tutaj, uda się to odczytać. Kurde, nie ma źle. Rzezby można kolejny fant. Wygląda mi to na kluczyk do zegarka. Tylko pytanie, czy do kieszonkowego, czy do takiego zwykłego. Ale po oczyszczeniu zobaczycie sobie na podsumowaniu. Ja tego dalej nie masakruję, bo widzę ładną patynę jakieś tam, powiedzmy, zdobienia. Nie będę tego tutaj tarł. Szkoda, mam nauczkę z tym moim szylingiem niemieckim, żeby nie trzeć fantów na polu. Bo się strasznie zniszczył, żebym go nie tarł, poczekał do domu, to byłby w stanie czytelnym, a teraz niestety korozja robi swoje. Także wy zobaczycie to na podsumowaniu, a ja w domu jak wyczyszczę. Strasznie głęboki sygnał. No. Nox wysoki. I jest jakiś kawałek ozdoby. Nie wiem co to jest, nie mam dość dużej szczoteczki, żeby to wyczyścić, broszka to nie będzie. Ale widać zdobienia, tym podobne. Także zobaczycie na podsumowaniu, co to udało mi się wytargać. Hej, no to czas podsumować te dwa wypady. Za pierwszym razem nie wpadło wiele, za drugim też może nie było szału, ale trochę współczesnych rzeczy jest. Żeby nie było, że zawsze kopię tylko srebra, same fanty, kurde, śmieciorów zero. Jak to widzicie, nie zawsze świeci słońce. Ale wpadło jak zwykle trochę kulek muszkietowych, czyli musieli ładnie tam pukać. Tutaj ta. Kawałek uprzęży końskiej, zapewne współczesne. Tutaj kawałek uprzęży, ale tej starszej. Kółeczka z brązu. Może to też być od miecza. Coś w tym stylu. Nie wiem. Wychodzi tych kółek dość dużo. Tutaj standardowo gaciak. Dwa zwykłe, gładkie arseniaki. Monetki. No kurde, jak to na pastwiskach. Często ludzie pewnie spadali z koni i im się sypało. Tutaj dwie pięciopensówki, dwupensówka, dwudziestka, stara pięćdziesiątka, 4 funty, te, które niedawno wyszły z obiegu. Kurde, w czasie jak one były w obiegu, to miałbym ponad 4 litry paliwa. Tu kluczyk od zegarka, prawdopodobnie od takiego większego, bo zwykłego naściennego. Tu kawałek okucia od łóżka prawdopodobnie, albo innej ozdoby. Obstawiam czasy wiktoriańskie, bądź trochę później. Nie jest to jakieś bardzo stare wykonanie. Tutaj te lepsze monetki, tutaj strasznie zjedzony George'ik piąty. Nie widać nic na nim. Tutaj ten trochę mniej zjedzony z pierwszego wypadu. Z ziemi wyglądał lepiej, nie wiem, chyba przestanę je w ogóle myć, bo póki są świeżo wyciągnięte patyny, jest ładna, no, tu widać rocznik nawet 1910 bądź 18. No i w sumie najfajniejsze fanty to będzie ta plomba, co prawda gładka. Tutaj taka fajna, widać, to będzie kogut bądź bażant, bądź paw, nie wiem co to mogło być. Tutaj jakieś napisy, ale plomba raczej współczesna.
I tutaj ten dziwny guzik. Okazało się, że jest to guzik policji z Birmingham. Mam już jeden policji Cambridge, teraz jest Birmingham. Szkoda, że taki zajazd. Niestety rozpadł się od razu po wyciągnięciu z dołka. Ale fajny fant. A tutaj już mała ciekawostka o tej rzeczy, która jest na górze, opowiem. Plus fanty na następny odcinek, a będzie tego bardzo dużo. Nic, dzięki, że byliście ze mną, za oglądanie. Pamiętajcie zostawić jakiś ślad po sobie. A tych, którzy nie subskrybują się kanału, zachęcam do wciśnięcia subskrypcji, co by nie przegapić następnych filmów. Trzymajcie się, cześć!